Witam serdecznie, z tej strony Przemek Sprytny, a to jest kolejny odcinek Drogi do Chwały na moim kanale. Jak widzicie, mój bilans to 33 zwycięstwa, 5 remisów, 10 porażek. Jesteśmy w lidze czwartej, mamy tutaj zwycięstwo i porażkę. Przed nami jeszcze 8 spotkań do zakończenia się obecnego sezonu i możliwość zgarnięcia pełnej puli, jaką no, byłaby niewątpliwie duża ilość punktów, ale zadowolę się w zupełności tymi 16. Trzeba by było po prostu wygrać jeszcze co najmniej 5 meczy, aby liczyć się z tym, że ten awans osiągniemy do Ligi Trzeciej. No to co, zaczynamy. Skład ostatni, którym graliśmy, to BBVA, czerwona kartka dla Tremulinasa. Przejdźmy zatem do naszego składu BPL. Ten jest gotowy do rozegrania meczu. Tak jak już mówiłem, na razie żadnych wzmocnień nie robię, chociaż zastanowię się nad nimi, aczkolwiek kusi mnie otwieranie paczek teraz, tym bardziej kiedy są do trafienia zawodnicy Team of the Season. Mamy kolejnego przeciwnika, 82 ocena ogólna, 100 punktów zgrania, jest to BPL z kosztą na szpicy i Van Persie z tyłu wraz z... Zanim... Co ja w ogóle gadam? To przez to, że się nie wyspałem, jestem od 5 na nogach. Ach, za mało snu. No ale miejmy nadzieję, że to nie przeszkodzi mi w rozegraniu dobrego meczu. Niestety, ale znów głównym bohaterem w meczu jest gra EA Sports FIFA, a nie po prostu rozgrywka. Pięknie 1-2. No i oby ten gol zbliżył nas do wygrania tego meczu, bo ręce mi opadają. Parodia. Żal mi tej gry po prostu. Trzy, 66, a właściwie już 7 minuta, błąd obrony. Czy rywal tak chciał? Pewnie nie, zrobiła to za niego gra. Jest! 4-3! W 76 minucie w końcu los sprzyja lepszemu, albo temu bardziej poszkodowanemu przez grę, bo... No bo w końcu coś zaczyna się dziać po mojej myśli, a nie z przypadku. No i znów będziemy grać w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę dostanie Fernandinho. Chyba nie dostał. Cud. A powinien był. Ja nie wiem, po co ja mam się starać grać w tych meczach, skoro i tak za chwilę stracę bramkę z dupy. Albo po prostu ten De Gea jest tak słaby. Oczywiście przed upgrade'em, bo wątpliwie jego zupgrade'owana karta była słaba. No oczywiście Starić nie był faulowany, strzału nie mógł oddać wcześniej, bo
przecież w tej grze nie chodzi o to, żeby było tak, jak się chce, tylko ma być tak, jak gra chce. Pięć do czterech, 90 minuta, doliczony czas gry. Czy to się skończy zwycięstwem? Szczerze, ja nadal w to wątpię. Zaraz może być Kigo w Lidzi remis. Dawid De Gea w końcu coś obronił. Remi, jeszcze jest okazja skarcić rywala za te wszystkie błędy, farty. Tak, na pewno. Ale wygrywamy, koniec końców jest 5 do 4. 6 punktów w lidze czwartej. Ja nadal mam odczucie, że ta gra to jedno wielkie gówno. Czas na kolejne spotkanie, ostatnie w tym odcinku. Mamy Bundesligę, jest Reus, Götze, jest Weidenfeller, Piszczu, Müller, Alaba, Benatia. Czy będzie ciężko? No zobaczymy. Przeciwko takiej Bundeslidze na pewno jeszcze nie grałem. Zagranie do... No właśnie, co to miał być za strzał? Rodrigo! Znów górą Weidenfeller. Cholera. No i znów Weidenfeller. Świetne podanie do Isco. Isco będzie się zabierał z piłką. 3 godziny! Brawa! Ile to już strzałów? 10? Z czego pewnie 6 albo 7 obronił Weidenfeller. Dobra, ostatnia okazja w tej połowie. Hernandez kontra Weidenfeller. Zajebisty strzał. Moje gratulacje. Lepiej bym nie umiał. Koniec pierwszej połowy. Super skuteczność. I Weidenfeller, który jest lepszy od Neuera. No, teraz już chyba trzeba to wykorzystać. Rodrigo oko w oko z Weidenfellerem. Taki. No, w końcu jakiś gol z rzutu rożnego i z główki. 8 minuta, Chicharito Hernandez, 1-0. Prowadzimy dopiero w drugiej połowie, chociaż strzałów to już multum było oddanych na bramkę. Super. Super. Tak jest. Dwóch moich piłkarzy po lewej stronie olało sobie zawodnika, który tam biegł, chociaż nie gram na żadnym trybie ofensywnym. Następnie nikt z mojej obrony nie był w stanie powstrzymać jedynego, do którego szła piłka zawodnika. Logika. Tu jest logika. Hernandez znów powstrzymany w ostatniej chwili. Kocham to, jak moi zawodnicy zbierają się 10 minut do oddania strzału. Oj, finezyjnie chciał to wykończyć Hernandez. Niewiele zabrakło. Myślę, że lekko mocniejszy strzał i bramkarz byłby bez szans. Koniec meczu, wygrywamy 1-0, zasłużenie jak najbardziej, bo rywal po prostu był słaby, tak jak moja skuteczność. No cóż, to chyba nie był mój najlepszy dzień, niewyspanie dało o sobie znać, no ale koniec końców, 2 zwycięstwa to naprawdę bardzo miła rzecz. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i jeżeli zostaliście do końca, to zobaczycie jeszcze 2 paczki albo jedną, którą sobie postanowiłem otworzyć od taka co.
czemu bym nie mógł właściwie tego zrobić. Po to odkładam te końce, aby od czasu do czasu coś sobie otworzyć. W sumie chętniej otwarłbym paczkę za 15 tysięcy, no ale dobra, dajmy sobie podwójną szansę na zdobycie kogoś dobrego. Pierwsza z nich, Alaba na paczce, a w paczce wielkie, totalne nic. Tak, jeszcze super jeden złoty zawodnik. To jest, właśnie widzicie, to jest moje szczęście w tej grze. Płakać, po prostu płakać się chce. Okej, stać nas jeszcze na jedną paczkę, zatem otwórzmy i zobaczmy, czy tym razem będziemy mieli nieco więcej szczęścia. Kolejne 7,5 tysiąca monet, tym razem na paczce Griezmann, którego mam w swoim zespole. No i mam nadzieję, że on sprawi, że tutaj będzie coś dobrego. Pia. I otwieraj tu, człowieku, paczki. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.